Moi drodzy, nie oszukujmy się, wszyscy zebraliśmy się tutaj wyłącznie w jednym celu. A tak dokładnie to w trzech celach. A oto właśnie są te cele, jest to Banana Guy, jest to Super Guy i oczywiście najbardziej epicki ze wszystkich epickich skinów, czyli kotek miau. Nowość rzeczy, która została dodana w najnowszym update'cie 0.40 jest wręcz porażająca. A tak naprawdę to w ogóle nie jest. Ale oczywiście nas to nie obchodzi, jak widzicie, mam bardzo dużo żetonów, więc dzisiaj sobie robimy Vamos a la tienda! Oczywiście wszystkie te żetony trzeba jakoś spożytkować, więc dzisiaj polujemy na nic innego, jak wyłącznie nowe skiny dodane w update'cie 0.40, a ten robot nie wydaje mi się, że był jednym z tych skinów. Przed chwilą miałem 4335 mniej więcej żetonów, więc dzisiaj otwieram tak długo, aż trafię jakiś nowy skin i czy teraz będzie Nie, dlaczego? Wydaje mi się, że to był ten sam gość, co za pierwszym razem. Sami zobaczcie, 4300 było ponad, ale na dobry start, skoro sobie ci nie idzie aspekto epico, no to sobie zróbmy Komuno Mayor Juganda Fortuna, to tutaj również można trafić coś nowego, ale pewnie nam się to nie trafi. No ten dziad chyba już był wcześniej. Ale nie zaszkodzi jeszcze raz, słuchajcie, zakręcić Jugandą Afortunadą, tak jak mówię. Dzisiaj musimy wylosować nowe skiny, no był przed chwilą banan, mógł nam wydropić, ale my za to, jak dostaniemy 10 gemów, nawet spoko. No i dobrze, ostatni spin, oczywiście, słuchajcie, to jest taka bardzo rozgrzewkowa rozgrzewka, no bo my tutaj uderzamy jednak w aspekto epico, epico o mayor. 5 żetonów przydadzą się dzisiaj, bo będziemy z nich korzystać. Koniecznie pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, bo takich odcinków będzie na pewno więcej przy okazji nie tylko nowych update'ów, ale ogólnie będzie więcej i wpadajcie na TikToka, bo tam również codziennie nowe TikToki wlatują. No i dobrze, 4300 bez jednego to jest bardzo dobra liczba, żeby rozpocząć. To prawda, już dwa Jugandy Afortunate kupiliśmy, ale możemy zacząć od teraz. No nie no, w sensie wiadomo, że słuchajcie, zaczynamy od tamtego, ale wiecie o co chodzi. Jest póki co dobrze, bo trafiamy same epickie. Problem w tym, że tutaj nie da się trafić gorzej. Plus jest taki, że naprawdę sporo tych żetonów będę odzyskiwać, jak jedno kosztuje mnie 35, a będę cały czas co najmniej 15 odzyskiwał, a być może nawet więcej w przypadku niektórych skinów legendarnych, no to to jest akurat spoko, ale na 4 czy 5 skinów trafiamy już któregoś robota niedobrze. Bo o ile mi wiadomo, w update'cie 0.40 nie dodano żadnego robota. No te Kaigas Epico o Mayor. I czy teraz będzie robot? Proszę, niech be... Jest robot! Legendarny, co prawda nie dodany, ale zaczynamy dobrze, słuchajcie. Jest, no i takiego robota to ja mogę trafiać. Dobrze, rozpoczynamy tym samym licznik legendarnych skinów. Ale jeszcze nie możemy rozpocząć licznika ze skinami nowymi. Czy teraz będzie miał? Czy teraz będzie? Nie! Nie, 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 nie! Jeden od tego, jeden od kotka, jeden od miała, ale jesteśmy bardzo blisko. Naprawdę, gdyby już na start odcinka był kotek miał, to byłby najlepszy odcinek. Ale słuchajcie, ja nie wątpię w to, że trafimy dzisiaj banana, może nie w tym spinie, ale sami zobaczcie, jesteśmy niezwykle blisko. Najpierw jeden obok trafiliśmy kotka miau, teraz trafiliśmy banana guy. Także słuchajcie, może gdybym miał taki okulary jak on, wtedy dopisałoby mi szczęście. A czy teraz, słuchajcie, trafimy coś fajnego? No był specjalny, jest legendarny, ale my trafiamy, słuchajcie, miśka i to takiego z czapeczką. Wcześniejsza taktyka się nie do końca sprawdzała, więc teraz mamy okulary. No i proszę, dajcie mi dobrą Jugandę Afortunadę. Ja mam, słuchajcie, okulary, ten Banana Guy również ma okulary, także jesteśmy ziomkami, no jest tutaj, no widzicie, jak go to przyciąga, znowu jesteśmy jeden od niego. To się po prostu nie może nie udać w tym odcinku, jestem, słuchajcie, bardziej niż pewien, nawet, słuchajcie, bez cięcia, nie zatrzymujemy się, epico o mayor, epico o mayor. I tak, słuchajcie, będzie nowy skin, ja to czuję, czy będzie specjalny, czy będzie, co? Znowu, ej, no to jest niesamowite. Jesteśmy tak blisko albo tych specjalnych skinów, albo tych nowych skinów. No niestety, słuchajcie, nie ma ich na tyle dużo, żeby trafiać je cały czas, ale no tutaj nie gadajcie, no jest, słuchajcie, legendario, super guy, naprawdę, słuchajcie, oni są tutaj wszędzie, a ja jestem tutaj po to, żeby ich złapać niczym Pokémony, także Juganda Fortunada. Nie wiem już po raz który, nie liczę tego, bo tu nie ma znaczenia. Ja muszę otwierać tak długo, aż trafię coś fajnego i mamy legendario kolejne! Jest to, słuchajcie, duplikat, więc również szkoda, ale już mamy dwie legendy. No dobra, a spróbujmy sobie teraz zrobić coś takiego, takie szakier-makier, trzy skiny naraz. Czy to nam przyniesie szczęście? Był kotek, jest, była prawie legenda kolejna, której jeszcze do tego nie miałem, no ja cię kręcę.
Co to jest? Słuchajcie, czy będzie legenda? No nie, i znowu był kotek, znowu obok legendy. Co to jest? Dlaczego wszystko jest obok legendy? Jakiś, no był banan, był specjalny, był kotek nawet do wyboru, do koloru. A my trafiamy jakiegoś dziada z brodą i koroną. Widzicie tego lwa? On jest wściekły, ja też jestem wściekły teraz. Dobrze, ale nie możemy się zniechęcać. Juganda Afortunada mówi wprost, że jest to szczęśliwy spin, a nie nieszczęśliwy, więc musimy być bardzo weseli. Czy teraz będzie legendario? Nie, nie, nie! No te Kaigas! Absolutnie, słuchajcie, nie, ale spokojnie. Nas szczęście nie opuszcza, mamy bardzo dużo żetonów i one są wszystkie tylko i wyłącznie po to, aby trafić tutaj jakiegoś sympatycznego przyjaciela, który jest nowym skinem, a ten misiek... nie wygląda na takiego. Dobrze, zatem kolejny spin Juganda Afortunada, serio, słuchajcie. Nie wiem kiedy, nie wiem w której minucie, ale musi być jakiś... Musi być legendario, super guy! Mamy go, mówiłem, słuchajcie, gość ma okulary. Ma okulary, Maciek ma okulary, S. Tak jest, słuchajcie, nie dość, że mamy legendę. Licznik już jest na trójeczce, to mamy do tego nowego skina, super guy! Kto jest super guy? Super Maciek. Essa, trzeba mieć troszeczkę tego luzu, ja wam mówiłem, szczęśliwy spin, ależ ten gość jest przykokszony, on ma, nie dość, że ma pelerynę, to do tego jeszcze ma napisane SG, czyli super guy. Ziomale, oczywiście przechodzimy tutaj i sami zobaczcie, ja go biorę, oczywiście zostawiamy, słuchajcie, jakby ciemny kolor skóry, no bo to nawet fajnie wygląda z włosami, ale jak on wygląda, patrzcie na jego rękawice, patrzcie na jego sześciopak, jaki on jest przypakowany, nie no, niesamowite to jest, to nie są okulary, ale wiecie o co chodzi, to jest taka maska jak żółwie ninja, no dobra, ja aż chciałbym nim zagrać, ale wiecie co, wy wiecie co, jest jeszcze banana guy do trafienia. Ej, ale teraz jak wchodzę do gry, widzę tego super gaja, no to jest, słuchajcie, coś. Ale my robimy vamos a la tienda, nie zatrzymujemy się. I wydaje mi się, że te okulary troszeczkę mogą przynosić szczęście. Także banana guy, idziemy po ciebie, byku. Czyżby? Nie, nie może być tak dobrze. Nie ma dwóch legend pod rząd, ale za to trafiamy, słuchajcie, aberę. To jest troszkę taki skin, pieseczka, troszkę aberki. Dobrze, słuchajcie, ja już jestem zadowolony. To, co chciałem osiągnąć w tym odcinku, to się udało. Mamy jeden z nowych skinów i lecimy po więcej. Nie zatrzymujemy się. Teraz, słuchajcie, czy to będzie prosiak, czy to będzie ten doktorek. No te Kaigas. Ponieważ my celujemy tylko w te nowe skiny. Mamy już 33% z nich. I przypominam, kotek miał jest epicki, więc niby go łatwiej trafić, no ale wiadomo, jest jeden, a tamte są dwa. Wiadomo o co chodzi. No tutaj to w ogóle, słuchajcie, beznadziejnie idzie. Jakaś passa, słuchajcie, trafiła się gorsza, no ale szczęśliwy spin widocznie również czasem ma lepsze spiny, czasem ma gorsze spiny. Przed chwilą dał nam bardzo dobrze, ale oddał. I znowu jest ten gościu. A, on by chciał zostać trofiony jeszcze raz, ale nie, bo to jest ser jakiś tam, Lancelot, nie pamiętam jak się ten gość nazywa. Okej, lecimy dalej, tym razem bez okularów, zobaczymy. Spróbujmy technikę bez okularów, być może teraz ona okaże się szczęśliwa. Legendario? Nie, no te Kaigas, Epico Omeyor, a raczej Epico, no... Raczej nie, że Omeyor, chociaż trzy legendy, które trafiliśmy w tym odcinku, to jest dosyć sporo na tyle, co otworzyłem. Mało dosyć wydałem, to znaczy dużo wydałem, ale dużo też odzyskałem. Czy teraz będzie e-specjal? Nie. Mamy, słuchajcie, astronautę, który wraca z dalekiej podróży. Witamy serdecznie. Dobra, ale ja tym super gajem tak się podjarałem, słuchajcie, serio, no bo po prostu wiem, że to, co chciałem osiągnąć, już się udało i teraz może być już tylko i wyłącznie lepiej. To jest genialne uczucie, ale powiem tak, panie Shop Pracz, naprawdę fajny masz ten berecik, masz takie okulary jak Super Guy, no ale go nie przypominasz, także podziękujemy ci, no ale słuchajcie, tego kotka, kotek miał, moim zdaniem jest najfajniejszym skinem, ale oczywiście Banana Guy również jest genialny, no i mamy legendę, kolejną, czwartą już, i do tego gościa jeszcze nie miałem, właśnie jest duplikat, ale już myślałem, że go nie miałem, no słuchajcie, w każdym razie, czwarta legenda, kotek miał był na okładce, wiecie co to oznacza, że teraz zostaje trafiony kotek miał, ja nawet słuchajcie, nie patrzę, ja nie muszę nawet patrzeć, ponieważ wiem, że tutaj mamy miau! No nie, no co to jest za robot? No słuchajcie, ej, na ślepo, dobra, wiecie co? Jeszcze jedno na ślepo robimy. Zasłaniam oczy i jeżeli teraz nie będzie kotka miał, no to chyba się popłaczę. Dobra, słuchajcie, słyszę, że to już się otwiera. Mamy to? No nie, no tego gościa przed chwilą znowu trafiliśmy. Wyjazd oszukańcom. Ale my lecimy dalej. Technika z niepatrzeniem, zasłanianiem oczu nie sprawdziła się, chociaż może wypadało dać, by jej dać jeszcze więcej prób. Super guy, no jest blisko super guy, ale mamy
The Mountain! Oczywiście to nas słuchajcie nie obchodzi. My sobie lecimy dalej. Pico o Major. Nie musi być o Major. Niech będzie Pico, ale niech będzie miau. Miau, 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 miau. Kotek miau. No czy to słuchajcie wygląda jak kotek miau? No chyba nie. No chyba nie. No co to jest? No chociaż ogonek ma. Ej, dobra, ten jego ogon wygląda jakby ktoś mu chciał, wiecie, kulkę tenisową, piłkę tenisową, nie wiadomo, słuchajcie, skąd ją w ogóle wziął, nie wiem o co chodzi, lećmy dalej. Dobra, ale skoro tu jest kotek miał, a był przed chwilą, widzieliście go, no to chyba musimy sobie polecieć potrójnie. Juganda, Fortunada, potrójna. I czy teraz nam coś wydropi? Nie, ale to jest oczywiście pierwszy rozgrzewkowy. Teraz dopiero będzie na pewno niesamowity skin. Znaczy, że teraz. To się miałem na myśli, że za trzecim razem. Do trzech razy sztuka, tak się mówi. O to, słuchajcie, chodziło... Aha. Ten gościu, z którego się przed chwilą śmiałem. No to fajnie. Oj, te spiny potrójne, podwójne, poczwórne, to się po prostu nie sprawdza. Trzeba pojedynczo, trzeba do każdego podchodzić z taką, słuchajcie, samą jakby intencją, z takim samym zaangażowaniem. Żaden spin nie może się poczuć pokrzywdzony, bo wtedy nie będzie już szczęśliwym spinem. No te kajgas, evita los laseres, no i był banan, ja chcę tylko banana, słuchajcie, nie chcę tego lisa, nie chcę tego psa, cokolwiek to jest, ja chcę tylko zjeść banana po prostu, no dajcie mi, dobra, okulary, słuchajcie. Okulary muszą wrócić, bo one dały nam super gaja. Czy teraz nam dadzą spec... Co? Wow! Założyłem okulary i od razu wydropił specjalny skin. No słuchajcie, jest to duplikat, ale dzięki temu odzyskuję 700 żetonów. Nigdy tego nie miałem. Słuchajcie, mam teraz dokładnie tyle samo żetonów, jak nie więcej, jak kiedy zaczynałem ten odcinek. Czyli totalnie jestem teraz na zero, mimo że mam mnóstwo nowych skinów. Ej, dobra, dobra, widzowie, widzowie, widzki, wszyscy ziomale, ziomalki. Te okulary oficjalnie zostają atrybutem szczęścia. Przynoszą szczęście, oczywiście nie takie duże, żeby tutaj było to wszystko naraz, ale wiecie o co chodzi. Trafiłem, słuchajcie, 4 legendy i jedną specjalną rzecz, a mam tyle samo żetonów, ile miałem wcześniej. To jest po prostu niesamowite, to jest po prostu genialne, ale oczywiście, słuchajcie, nie przyszliśmy tu po to. To jest bardzo przyjemne. Trafianie, słuchajcie, tego gościa jakiegoś, to jest taki szambonurek, taki jakiś dziwny, ale szambonurek jednak. No miał butlę tlenową, miał mapkę, no musi być szambonurkiem, wiadomo o co chodzi. To jednak nie jest to, słuchajcie, nawet specjalne skiny nie są tym, po co przyszedłem tutaj. Shop Pracz, widzieliśmy się już z tobą, koleżko, i coś ci mówiłem, jeżeli jeszcze raz cię spotkam. No i dobrze, słuchajcie, ma być banan, ma być kot miał, będę tak długo otwierał, jak ich nie trafię. Nie wiem, czy dzisiaj, ale generalnie rzecz biorąc, to są skiny, na które poluję. No i tego dziada widziałem już tyle razy, że on mi się śni po nocach. Weź ty, dziadzie, po prostu stąd idź. Serio, ej, ale serio, serio, naprawdę mam tyle żetonów, że ja mogę otwierać w nieskończoność, jakbyśmy... Co? Dwa koty miał pod rząd były! Dwa koty miał były pod rząd i ja nie trafiłem żadnego. Jeszcze raz, Pico o Major. Jugada, Fortunada! Trzeba się uśmiechać, trzeba się po prostu cieszyć, wtedy te skiny, słuchajcie. Wtedy te skin, no nie, myślałem, że jak się uśmiechnę, to będzie legendarny. Słuchajcie, no tak dawno nie widziałem tego super gaja, że aż musiałem na niego popatrzeć. Teraz dopiero, jak dalej otwieram, widzę, jak ciężko jest zdobyć nowego skina, więc tym bardziej się jaram tym, że go trafiłem. Ale oczywiście, nie zatrzymujemy się, no te kajgas, kora para terminar, kora para terminar. Dobiegnij do mety, czy coś specjalne, proszę, 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 nie, 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 tamtego gościa jeszcze nie miałem, no. Nie miałem jeszcze tamtego specjalnego skina, ale oczywiście tego miśka już miałem nie raz, nie dwa, nie trzy. Także wiadomo o co chodzi, czy teraz, musi być, nie, nie. Dobra widzowie, umówmy się. Drugi raz w tym odcinku byłem obok kotka miał. A czy ten gość przypomina kotka miał? No powiem wam tak. Ogon ma, zęby ma, ale reszta to tak średnio. Ej, dobra, totalnie ta gra. Nie chcę, żebym trafił kota miał. Serio, już miałem dwa razy jeden skin obok kota miał. Raz były dwa obok siebie. No teraz to, że słuchajcie, nie liczę na niego. Wiadomo, że wypadnie ten Firek Bajerant, który nie wiem jak się nazywa, ale już mamy go w naszym zaprzęgu. Słuchajcie, no jak te kota? Ja po prostu chcę kota albo chcę banana. Reszta mnie nie interesuje, no chyba, że te specjalne. No chyba, że legendy, których jeszcze nie trafiłem. No tutaj kolejna legenda!
Legenda, tak jest, oczywiście, no ją już mieliśmy, ale to już jest piąta w tym odcinku, to jest, słuchajcie, mój najlepszy, totalnie mój najlepszy opening. 5 legend, z czego jeden nowy skin i do tego jeden skin specjalny również był, więc mega fajnie, mega epicko i... No nie, 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 nie! Nie, ja już tego nie komentuję, ja po prostu lecę dalej, po prostu się nie zatrzymuję, nie ma co przedłużać. Ale sami widzicie, że ta gra, oj, 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 no te kajas, ona bardzo mnie nie lubi, no, no tutaj akurat na nic specjalnego nie liczyłem i nic specjalnego nie otrzymałem, ale w tym momencie okularki wchodzą do gry, a to może oznaczać tylko jedno. Proszę, słuchajcie, dajcie, no nie, no nie, a jakby chociaż ten lew legendarny wydropił, to by było coś, no bo tego gościa, ach, poznajemy już po tej kulce bardzo dobrze. Lecimy dalej, lecimy dalej! Tak musi być, po prostu kotek, słuchajcie, cały czas gadam o tym kocie, ale byłem bardzo blisko, żeby go trafić. No tutaj jest jakaś świnia, czy on wydropi? Raczej nie, inne zwierzę nam wydropiło. Jest to zwierzę nazwane duplikar. Aspecto epico o mayor! Dobrze, 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 bardzo pięknie to brzmi, szkoda tylko, że nie można dopłacić, żeby mieć banana na przykład. No ja bym, słuchajcie, mógł dać... Oj, 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 czyżby, słuchajcie, kolejny, to już szósty legendarny skin, duplikat. Jesteśmy na minus, ale liczy się do bilansu 6 legendarnych skinów. To jest bardzo fajne, a ja bym chciał tylko epickiego, epickiego kotka bym chciał, no to jest super guy po raz drugi. Dobrze, słuchajcie, jak ja bym trafił super guy'a po raz drugi, to bym się chyba popłakał i to z nieszczęścia, wiecie o co chodzi, tak trudno jest trafić te nowe skiny, więc gdybym trafił dwa razy ten sam, a nie dwa różne, no to totalna, totalna załamka. Znowu, słuchajcie, widzicie, super guy ewidentnie, ewidentnie ma do nas jakieś, słuchajcie, parcie, patrzcie, 4000 żetonów będę miał po tym spinie, jeżeli będzie jakiś duplikat i ja sobie coś z niego odzyskam. Będę miał 4000, a 4000 to ja miałem tak dawno. I teraz, słuchajcie, mamy Sir Lancelota już po raz 10 dzisiaj. Tak jest, 4004, ale się nie zatrzymujemy. Proszę, słuchajcie, dalej, no serio. Cały czas jest tak blisko tych nowych skinów, że po prostu cały czas mam poczucie, że a, jest dobrze, a, jest blisko, a, zaraz się uda. Ale jak przychodzi ci ten gościu, którego już widzimy tutaj nie raz, nie dwa, to się po prostu odechciewa. No ale oczywiście nie przestaniemy, słuchajcie, bo Super Guy nam pokazał, że da się trafić te nowe skiny. Że da się, tylko że po prostu... Trzeba się uśmiechnąć, bo jak jest się smutnym, to się trafia tego gościa. Dobrze, moi drodzy, umówmy się, że teraz zrobię ostatnie 10 spinów, albo może więcej, no znaczy 10 minimum, a czy zrobię więcej, to musicie już zostać do końca. Więc to jest, słuchajcie, jakby 10 do końca, prawie był szambo Nurek Juli, było blisko, ale nie tym razem. Więc zostało nam co najmniej 9 spinów, no bo wiecie, już naprawdę długo otwieram, bardzo dużo żetonów zyskałem dzięki temu specjalnemu skinowi, który teraz, proszę, 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 proszę. Oczywiście, że nie. Tam był obok banan. Oczywiście, że nie. Mamy jakiegoś dinozaura. Dinozaury, słuchajcie, wymarły wiele lat temu i nie powinny tu wracać po prostu. Natomiast co innego taki kot miał. Koty mają się świetnie jak nigdy wcześniej. Także zapraszamy. No i patrzcie. Dwa takie same skiny. Praktycznie identyczne, ale my trafiliśmy ten gorszy. Dobrze. To już były trzy chyba skiny, więc zostało nam 7 do końca. Co najmniej 7. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to musicie oglądać ten filmik do końca. No i proszę, słuchajcie, dajcie coś dla widza. No jakby nawet ta legendarna świnia wydropiła. To by było coś ciekawszego. Kotek miał był na okładce. Jak był kotek miał, to nie może być nic innego niż... Miał! Miał! Był kot! Był kot! Czyżby był, słuchajcie, coś specjalny? Nie! No nie! Ej, serio, to jest tak wszystko takie frustrujące, emocjonujące, trochę nawet denerwujące, że tak blisko jest tych spinów, na przykład tutaj, patrzcie. No i mamy! Mamy świnie! Ej, już myślałem, że nie będzie go, a to jest legenda, której jeszcze nie trafiłem, no to więc to jest w ogóle genialne, słuchajcie, to jest siódma. To jest, słuchajcie, siódma legenda, bardzo dobry wynik. No i dla widza to! Dla widza! Warto było zostać do końca. Mamy nową legendę, ale oczywiście nie na to polujemy. My chcemy banana. Super guy! Ajajaj, the mountain! The mountain! I dobrze, nie wiem ile jeszcze zostało spinów do końca, ale jeżeli ktoś ogląda jeszcze w tym momencie, to pewnie nie robi mu dużej różnicy, ale jest zawsze szansa na coś bardzo przyjemnego. Super guy tam był. Tej legendy, słuchajcie, też nie miałem, co była po lewej stronie tego robota, tego dziwnego mecha. Tego też nie mam, nie chciałbym go mieć, ale chciałbym go trafić, więc w sumie troszeczkę chciałbym go mieć. Macio, co ty gadasz? Jakie fiku miku tu odwalasz? Ale sobie górę trafiasz, no bo on się nazywa The Mountain, ale zarymowałem!
Uganda, Afortunada. Dobra, słuchajcie, no nie wiem, serio, nie wiem, ile tych spinów miało jeszcze być, więc powiedzmy, że z tym będzie... Musi być! Głupi banan. Dobra, powiem wam serio, po tym co teraz zobaczyłem, mam to wszystko gdzieś. Robię po prostu, słuchajcie, 4 spiny na raz i już mam tych spinów na dziś dosyć, bo byłem tak blisko wszystkiego. Już, słuchajcie, za nie mówiłem, bo tego lwa legendarnego również nie mam. Byłem tak blisko banana, byłem tak blisko miał, byłem tak blisko specjalnych skinów. I tak naprawdę wszystko co chciałem dzisiaj się udało, bo trafiliśmy legendy, duplikaty, legendy nowe. To ósma legenda, której jeszcze nie miałem, Polar Bear, ósma legenda, to jest do... Co to było? Czy wy to właśnie widzieliście? Super guy, jakby się trafił na koniec, to bym umarł. Ale bardzo się cieszę, bo mamy nie dość, że ósmą legendę, to jeszcze taką, której nie miałem. Ziomale i ziomalki, to był zdecydowanie mój najlepszy opening spinów w Stumble Guys. Nie tylko dlatego, że trafiliśmy Super Gaia, czyli nowy skin, ale dlatego, że trafiliśmy mnóstwo legend, bo dokładnie 8 były nowe, były stare. Był też również, słuchajcie, ten pirat, który dał nam bardzo dużo żetonów. Dzięki wielkie za oglądanie do końca. Koniecznie pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, bo takich odcinków będzie więcej. I zapraszam na TikToka, bo tam również codziennie wlatują nowe TikToki. Także zapraszam jeszcze raz, tymczasem dzięki, do następnego, yo!